Ogólnie mój kanał jest kojarzony z rozwojem duchowym, prawda? Przedstawiam tutaj pewne aspekty rozwoju duchowego, ścieżkę rozwoju duchowego, która jest na podłożu, na fundamencie podróży niefizycznych, czyli OB, podróży mentalnych, tego wszystkiego, o czym uczył Robert Monroe, Bruce Moen, to są tacy prekursorzy. Tu w Polsce oczywiście zajmuje się tym Paweł Byczuk, cały The Monroe Institute Polska, więc to jest jak gdyby tożsame z tą ścieżką, z tą drogą. Również nomenklatura z terminologii, jakimi się posługuje, także jest zbieżna właśnie z tym wszystkim, o czym mówi The Monroe Institute. Oczywiście to nie jest tak, że moje przekonania są na tyle silnie uwarunkowane narzuconym przez Monroe'a czy Moena przekonaniem o istnieniu właśnie światów niefizycznych, terytoriów przekonań, zgromadzenia i tak dalej. Oczywiście nie. To są pewne wskazówki dla mnie samego, ale ja sam poprzez swoje doświadczenia podróży poza ciałem staram się odkrywać to na nowo. Staram się doszukiwać pewnych informacji, które ułatwią mnie samemu zrozumienie tych światów i tych warunków, które tam panują. To uniwersum, które jest przede mną odkrywane, jest bardzo analogiczne do tego wszystkiego, o czym oczywiście mówili wspomniani przeze mnie mistrzowie, ale delikatnie różni się. Jest to moje doświadczenie. I każdy z nas, ty, ja, będzie miał również swoje doświadczenia, jeżeli oczywiście zacznie praktykować. I mogą one niekoniecznie pokrywać się z teorią, którą poprzez czytanie różnego rodzaju książek nabyłem właśnie w okresie swojego życia, zanim zacząłem praktykować. A więc najważniejsze, o czym musicie pamiętać, to to, żebyście nie wchodzili, nie zagłębiali się tak bardzo w teorię, nie teoretyzowali na tych wszystkich grupach i tak dalej, ale właśnie doszukiwali się swoich własnych doświadczeń. Czy to muszą być od razu podróże poza ciałem, czy to musi być OB, które jest dla wielu z nas bardzo trudne, również i dla mnie. Niekoniecznie przychodzi mi łatwo w moim życiu. Oczywiście, że nie. Wystarczy już medytować, wystarczy poświęcać czas na kontemplację, wyciszenie, doszukiwanie się odpowiedzi we własnym ja, w swoim umyśle, w sercu, doszukiwanie się takich chwil uważności, w których rzeczywiście czas przestaje mieć znaczenie, a istnieje tylko tu i teraz. Wtedy naprawdę zrozumienie tego wszystkiego, co nas otacza, jest bardzo szerokie, jest bardzo świadome. I te chwile prowadzą do wzrostu naszej świadomości, a tym samym wzrostu naszego rozwoju tutaj na Ziemi, jako jednostki nie tylko ludzkie, ale właśnie dusze, które są ludźmi. A więc zachęcam do własnych doświadczeń. Do własnych doświadczeń. Każdego dnia, w każdej chwili, kiedy tylko chcecie, kiedy będziecie świadomi, że doświadczacie, to wtedy właśnie to będzie wznosiło was w rozwoju. Będzie was windowało na wyższe poziomy zrozumienia tego, kim jesteście, gdzie jesteście i dokąd zmierzacie. Więc niekoniecznie trzeba opuszczać swoje fizyczne ciało, żeby właśnie to wszystko pojąć, zrozumieć, żeby troszeczkę wyjść poza te granice, które bardzo mocno szufladkują. Granice teorii, które przedstawiane są w różnego rodzaju książkach. Również na przykład w książkach, które ostatnio bardzo są popularyzowane przez orędowników spraw duchowych, przez ezoteryków, na przykład książki Michaela Newtona. Tam też są pewne kanwy, które są do przeskoczenia, które no, nie są stałe, prawda? To nie jest tak, że jeżeli doświadczający na łóżku u terapeuty, jakim był Michael Newton, mówią, że jest tak i tak, opowiadają o swoich wędrówkach pomiędzy życiami, to trzeba brać to za pewnik, za jedyną istniejącą rzeczywistość po śmierci. Absolutnie nie. Właśnie te doświadczenia, które sami podejmiecie sensorycznie, namacalnie, one przyniosą wam mnóstwo innych, alternatywnych
odpowiedzi. Zachęcam do tego.